Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu ośrodka Pogranicze w Sejnach, które wydało powieść Alhierda Bacharewicza i Ciebie, Alhierdzie, przede wszystkim bardzo serdecznie dzisiaj witamy. Nasze spotkanie będzie tłumaczone przez pana Mikołaja Wawrzyniuka z języka białoruskiego i na język białoruski. Witaj serdeczne, szanowne gospodarstwa, dymia Centru Pogranicza, centru, jaki wydał knihu Alhierda Bacharewicza. Przekładać sustreczu będzie Mikołaj Wawrzyniuk. Bardzo króciutko wprowadzę w sam biogram Alhierda Bacharewicza, rocznik 75, urodzony w Mińsku. Zaczynał jako poeta, jako rockman, taką grupą poetycko muzyczną prowokacja. Później, jak sam mówi, zdradził poezję na rzecz prozy. Jest autorem kilkunastu książek eseistycznych, prozaicznych. W Polsce dług wdzięczności mamy wobec Nowej Europy Wschodniej, która wydała jego książkę Talent do jąkania się. Następnie Alhierd Bacharewicz, narodzony w 1975 roku w Mińsku, rockman, poet, jaki, jak sam pro siebie każe, zdradził poezję dla prozy, był u rock hurcie Prowokacja, u Polszczy Padziaka należy Centrum Europy Wschodniej, jaka ja wydała knihu Alega Bacharewicza. Kolejną książką, która w Polsce się ukazała, jest mały leksykon medyczny Bacharewicza, który ukazał się w Lublinie. I dzisiaj dzięki Pograniczu mamy książkę Powieść Sroka na Szubienicy, o której będziemy mówić. U Lublinie wyszła czargowa książka Mały leksykon muzyczny, a czargowa książka nowa zjawiła się u ośrodku Pogranicza, to Saroka na Szybienicy. Wspomnę jeszcze, bo myślę, że ten temat będzie dla nas ważny w naszej rozmowie. Alhierd Bacharewicz był nauczycielem języka białoruskiego, był dziennikarzem. Obecnie przebywa, jak większość inteligencji białoruskiej, na emigracji w Grazu w Austrii. Jeszcze trzeba dodać to, że Alhierd Bacharewicz był nastawnikiem białoruskiej mowy, co ważne jest dla naszej rozmowy. I сегодня, jak wielka część białoruskiej zaangażowanej aktywnej inteligencji u emigracji u городе Graz u Austrii. Współtworzył również taką awangardową grupę Bumbam Lit. Suorganizował taką awangardną grupę Bumbam Lit. A jego książki Co rusz, między innymi są na białoruskich listach książki roku, a ostatnio również otrzymał prestiżową nagrodę The Big Book Prize, gdzie sam napisał właściwie od nowa, przetłumaczył siebie książkę Psy Europy, również w języku rosyjskim ukazała się. Jego książki regularnie na u spiskach nominowanych do różnych premiów u Białorusi, na spiskach wartosnych knih każdy rok zjawiają się, a ostatnim czasem otrzymał prestiżną premię, można powtórzyć? The Big Book Prize. The Big Book Prize. Alhierd, nie. Nie, no to z biografii, przebaczcie, to prosto. Zabawne. Nie zusim tak, usio, da. Ja może winowaty sam, mnie trzeba było dosłać biografię, jaką ja dla knihy, dla swojej rychtował. Z biografią nie do końca wyszło tak, jak jest w rzeczywistości. Może sam jestem trochę winny temu, bo powinienem był dosłać swoją biografię, którą przygotowałem do książki. Ale to sprostuj po prostu, które rzeczy są też dla ciebie ważne i które się zmieniły też w międzyczasie w twoim życiu, bo pracowałeś i w Pradze i mieszkałeś w Hamburgu, więc te wszystkie rzeczy jakby związane z twoim pobytem również poza Białorusią, myślę, że też są istotne nawet dla książki. Kali laska, możesz wyprawić te nieścisłości. Wiedziałem, że ty pracował w Pradze i żył u Hamburgu, tak że możesz udokładnić swoją biografię. Тут и теперь.
Ну, тут все слушно, что я родился в 1975 году в Минске. Слушно то, что был основальником авангардовой группы «Бум-бам-лит». Prawdą jest, że urodziłem się w 1975 roku w Mińsku. Byłem też współzałożycielem grupy awangardowej Boom Bam Lit. No tak, żył w Hamburgu, że to tak samo prawda. Mieszkałem w Hamburgu, to też prawda. I teraz żył w Gracu, że to tak samo prawda. Teraz mieszkam w Gracu i to też jest prawda. У Польщі вийшло дві мої книжки, а остання називається «Малий медичний лексикон Бахаревича». В Польщі вказалися дві мої книжки, в тим «Малий медичний лексикон Бахаревича». Бахаревича, так. І я не отримував премію «Big Book Prize», це російська премія, я увійшов у шорт-ліст. Nie dostałem nagrody Big Book Prize, to jest nagroda literacka rosyjska. Byłem w finale tej nagrody. Tak, i dwojcze ja otrzymałem białoruską premię Kniga Godu. Dwa razy otrzymałem nagrodę Białoruska Książka Roku. Tak, no a co tyczy się tam punk roku i mojego rock-gurta i tego... Всього це було вельми давно, це було у середині 90-х років, і я не думаю, що це важливо для мене. А якщо ході о панк чи рок, то було дуже давно тому, в латах 90-х, і не вважам того дзісяй за щось істотного. І все літо я отримав німецьку премію, це премія Ервіна Піскатора. Дзісяй... W tym roku otrzymałem nagrodę literacką niemiecką. Jest to nagroda. Zawiedza Erwin Piscator Prize. Erwin Piscator Prize. Serdecznie Ci gratulujemy, Alfierdzie. I muszę powiedzieć, że w zasadzie ta książka, którą teraz wydało Pogranicze, pewnie stawia nas obydwoje w kłopotliwej sytuacji. A mianowicie jest to książka, która wyszła przynajmniej chyba ze 12 lat temu. W 10 roku ukazała się w przekładzie niemieckim, a dzisiaj dopiero się ukazuje w języku polskim. Віншуємо тебе з німецької премії, а ми тепер у такій ситуації не заздросній, бо будемо розмовляти про книжку, яку видав «Осередок пограніччя», яка в оригіналі вийшла років 12 тому назад, і раніше за польський переклад з'явився німецький переклад цієї книги. Як домишлям, що теж... Trudno będzie nam mówić jakby o historii literatury w tym kontekście i nie chciałabym, żeby też ta rozmowa tak wyglądała, ale są mimo wszystko w tej książce wątki, które też pokazują, jak wielkie jest twoje pisarstwo i jak bardzo aktualna ona jest. A zaczęłabym po prostu może od pytania, na ile dla ciebie wciąż jest ważny, a może już nie, samo malarstwo niderlandzkie, czy jak tytuł wskazuje, такий артиста, як Брюгер. Тяжко говорити у контексті історії літератури нам буде. Тим не менш, треба звернутися до цієї книжки, поскольку вона показує, яким великим письменником з'являєшся. І так само моє перше питання, наскільки сьогодні для тебе важливе мистецтво Нідерландів і такий творця, як Брюгер? Так, дякую за це питання. Насамреч, справді вельми важливо розуміти, що «Сорока на Шибеніці» – це мій старий роман. Я написав його у 2008 році. U Hamburgu. Dziękuję za pytanie. Rzeczywiście trzeba powiedzieć o tym, że Sroka na Szubienicy to moja stara powieść. Napisałem ją w Hamburgu w 2008 roku. Tak. I to był mój drugi rok u Niemieczynie. Для мене це був вельми великий, вельми мощний культурний шок. Я вперше жив так довго на Заході.
To był mój drugi rok w Niemczech. Przeżyłem tam szok kulturowy, bo nigdy tak długo nie mieszkałem na Zachodzie. Tak, i ja dla siebie w ten czas faktycznie odkrywał zachodnią Europę, odkrywał dla siebie Niemieczynę. Я открывал для себя так само мастерство, великие музеи, великие библиотеки, литературные фестивали, литературные импрезы. Для меня все это выглядело нечем попросту невероятным. Я отчувал, как я просто не подключаюсь до сусветной культуры, до европейской культуры. I to Poznawałem wszystko wtedy znalazło swoje odlustrowanie po prostu w Romanii. Poznawałem wtedy zachodnią Europę, Niemcy. Mogę nawet powiedzieć, że uczyłem się tej zachodniej Europy, Niemiec, kultury, sztuki. Poznawałem muzea, imprezy literackie i ten proces poznawania zachodniego świata znalazł swoje odlustrowanie w tej powieści. Так, і що тичиться нідерландських мастаків, нідерландського мастацтва, то воно мене, в принципі, захопляло з юнацтва. І завжди мені подавалося, що ось цей пекельний некий світ, який Пітер Брейгель створав у своїх картинах, в своїй творчості, він вельми-вельми адгукається всім білорусам, він не перегукається з білоруським життям. Тобто для мене його творчість завжди була такою найліпшою ілюстрацією мистецькою до того, що відбувається на моїй родині. Malarstwo holenderskie zachwycało mnie już w latach młodzieńczych, a ten taki piekielny świat, który znalazłem w obrazach Petera Bruegela, wydawał mi się w jakiś sposób, ale bardzo mocno powiązany z tym, czego doświadczaliśmy na Białorusi, a więc Bruegel był mi przez to też bardzo bliski. Właśnie jeśli chodzi o Białoruś, to ona ani razu nie jest nazwana, z nazwy nie pojawia się w książce. Jest to bardzo symptomatyczne. Wiadomo, że narrator, chociaż ta narracja jest na dwóch płaszczyznach, mówi o Białorusi, ale jako o kraju białym, albo pomiędzy gdzieś koło Rosji, albo gdzieś znajduje się Polska, ale sama Białoruś jako taka w nazwie nie pada. Ciekawe, że to Białoruś nie nazwa Białoruś, nazwy Białoruś nie ma u tej książce. Opowiadalnik opisuje krainę, jaką możemy identyfikować z Białorusią, pokolki ona ma nazwę Białaja, albo geograficzne wyznaczenie jest bliska Rosji, bliska Polski, ale samej nazwy tam nie znajdziemy. Dlaczego stosujesz takie niedomówienie? Чому не договорюєш, якби усього до кінця? Чому такий прийом? Мені б вельми хотілося, каб читачі цієї книги розуміли, що у той час, у 2008 році, мені вельми хотілося створити максимально складану прозу, таку тяжко читальну прозу і не давати ніяких поблажок читачам. Мені здавалося, що роман мусить бути написаний так, як бицем би його ніхто ніколи не прочитає. Chciałbym, aby czytelnicy zrozumieli, że w tym czasie myślałem o tym, chciałem napisać ciężką prozę, taką, którą się trudno czytać, którą się ciężko czyta, żeby czytelnik nie odczuwał żadnych ulg i wydawało mi się, że pisze prozę, żeby czytelnik też to samo czuł, że pisze taką prozę, której nikt jeszcze przede mną nie napisał. І тому гэты роман, ён увесь складаецца з нейкіх загадак, з нейкіх таямніцаў, з нейкіх задачаў, якія я ставлю для чытача. У той час я быў перакананы, што чытанне гэта таксама вельмі цяжкая праца, і чытач мусіць гэтую працу дзяліць са мной, як з аўтарам. І таму просто,
Мне хацелася максімальна ускладніць гэты тэкст. І ў выніку атрымаўся цяжка чытэльны, як на мяне раман, вось поўны проста розных няяснасцяў, цьмянасцяў. Вось, ну, калі б я пісаў яго сёння, то я бы яго перапісаў бы і палову бы з гэтай кнігі выкінуў, бо там вельмі шмат лішніх слоў. Ten tekst ma dużo zagadek, dużo tajemnic i też dużo zadań postawiłem przed czytelnikiem, żeby, bo myślałem, że tak uważałem, że czytanie to też jest trudne zajęcie. Czytanie nie może być łatwe. I gdybym pisał tę powieść dzisiaj, pewnie skróciłbym ją o połowę, ułatwiłbym czytelnikowi zadanie, bo ten tekst rzeczywiście trudno się czyta. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie ma taryfy ulgowej dla czytelników. Książka jest pełna retardacji, zagadek, o których mówisz, ale też takich ciekawych z kluczem, bo często intertekstualnych, i to jest przyjemność tropić wtedy myśl autora czy bohaterów. Muszę сказать, że to naprawdę nie ma niejakiej palochki dla czytacza, szmat tam zagadek, jest retardacji, szmat, no nie ma niejakiej palochki. Ostatnie zdanie, przepraszam. A, intertekstualnych też takich odwołań, które są ciekawe, żeby tropić, co miał autor na myśli, czy właściwie tymi bohaterami, którzy są, co jest ważne, żeby też podkreślić, gdzie jest przemieszany świat też rzeczywisty bohaterki ze światem wirtualnym w którymś momencie. To ja na pewno współczułam w pewnym sensie tłumaczom i chciałam zapytać też o pracę pana Maksymiuka i Jana i Igora, którzy pracowali nad tym. I jakbyś mógł powiedzieć, Elgierdzie, jaki był wybór? Czy to wydawca, czy sam tłumacz? Dlaczego akurat padł wybór na tę powieść? Spoczywają pierakladczykom Janu i Igoru Maksymiukam i jak raz chcę spytać, czemu gety tekst? Kto odebrał gety roman dla pierakladu? Ну, я думаю, што найперш тут заслуга Яна Максімюка, які яшчэ ў год выхаду гэтага рамана па-беларуску быў вельмі захоплены. Вось, і дагэтуль Ян Максімюк лічыць, што гэта адна з найлепшых маіх кніг. To przede wszystkim zasługa Jana Maksymiuka, który zachwycił się powieścią już od razu po jej ukazaniu się i do dzisiaj uważa, że jest to jedna z moich najlepszych książek. Tak, i trzeba сказać, że po Sroci na Szybienicy ja napisał jeszcze może być 12 albo 13 prozaicznych knih, ale Jan Maksymiuk все равно przekonany, że niewodna z nich nie przeuzyszła Sroku na Szybienicy. Muszę dodać, że po Sroce na Szubienicy napisałem jeszcze 12 czy 13 książek prozy, ale Jan Maksymiuk uważa, że żadna z nich nie jest lepsza od Sroki na Szubienicy. I z jednego boku mnie dowoli przykro, że to wszystko czuć, z drugiego boku naturalnie ja wielmi wdzięczny Janu. Dla любого piśmiennika to naturalnie przyjemne, kiedy jego stare książki na stolki cenią i lubią. Z jednej strony bardzo mi przykro, kiedy słyszę coś takiego, ale z drugiej strony jestem wdzięczny Janowi, bo każdy pisarz jest zadowolony, kiedy jego stare książki są wysoko oceniane. No, na tym polega też recepcja literacka, że często już to dzieło jest jakby autonomicznym bytem i może się nie zgadzać autor z tłumaczem czy z czytelnikami, co jest w tych gustach dla kogoś, prawda, zupełnie, może być zupełnie inaczej, podobać się. Tak odbywается процес литературный, что твор живе уже самостоятельным житцем, и автор может не погаджаться с литературным критиком, литературознавцем, с перекладчиком у оценки этого твора.
Chciałam zapytać o inspiracje związane z główną bohaterką, bo ona jako pierwsza nastręcza różnych problemów i domysłów. Dlaczego Weronika, to jest też taki ludowy wariant Bereniki i ten mit, który się tutaj pojawia, jest istotny. Tu są dwie rzeczy. Jedna. Adkąd inspiracja zjawiła się dla napisania tej książki, adkąd heroina, główna, jaka można сказать, что шматслойная, ці шмат проблема уводить, і Вероніка, можемо відкликатися до такого народного міту Береніки. I tak, pojawia się tutaj za Edgardem Allanem Poe, zresztą książka jest pisana troszkę w takim gotyckim, mrocznym stylu, mit Egeusza i Bereniki. Pojawia się książka Paulo Coelho, za którym obydwoje, zdaje się, nie przypadamy i jeszcze dajesz mu do wiwatu w książce, czyli książka Weronika postanawia umrzeć. Тут откликання і до Едгара Алена По, до міту про Geusza Береніку, і Деуша, Bereniki. Геуша і Береніку, і так само до Пауля Коельо, якого, здається, ми обоє не надто поважаємо, але так само до ягоної книги по-польську «Вероніка постановила умрзеть». Вероніка надумується померти. No i oczywiście biblijna Weronika, która podaje chustę Chrystusowi, też pojawia się gdzieś. No i pytanie do ciebie, co z tymi włosami też, które jakimś fetyszem są w którymś momencie, a ten motyw włosów, cudownych włosów też pojawia się. Więc skąd te inspiracje, akurat tą bohaterką? Тут так само есть так само біблейський сюжет Вероніки і Ісуса, а так само адкуль гэты контекст захаплення валасамі, адкуль гэта взялося? Так, абсолютно слушно. И Вероника Паулу Коэлью, и Вероника библейская легенда про Веронику и ее волосы. Все это сапраўды паўплывала на мяне, калі я пісаў «Сыроку нашибеніцу». Rzeczywiście i Weronika Paulo Coelho, i Weronika z Biblii, wszystko to wpływało na mnie i mit o jej włosach, wszystko to wpływało na moją powieść, wszystko to wpływało na mnie podczas pisania tej powieści. І, безумоўна, Паўлу Куэлью, як пісьменнік, мяне зусім не захапляе, і в рамане ёсць, вядзецца нейкая такая палеміка з гэтым пісьменнікам завочная і з ягонай творчасцю. І гэта адна з тэмаў таксама гэтай кнігі, такая літаратурная непрымірымая барацьба. Niewątpliwie Paweł Coelho nie jest moim bohaterem. Jego twórczość mnie nie zachwyca, dlatego w tej książce prowadzę polemikę z jego powieścią. Można powiedzieć, że jest tutaj taka bezkompromisowa literacka walka. Так, а вось якраз такі тое, што тычыцца валасоў Вероніки, гэта мяне заўсёды гісторыя вельмі захапляла, я лічу і вельмі прыгожай. А гісторія волосу Вероніки завжди мене захвицяла, уважам ён за бардзо пінкну. Цяпер я бы хацеў сапраўды патлумачыць, адкуль тут валасы і все астатнія часткі цела. Chciałbym wytłumaczyć, skąd się wzięły tutaj włosy i nie tylko włosy, ale i inne części ciała. Я придумав для сороки нашибеницу такую, як на мяне, даволі незвычайную структуру. Гэта роман, аповед, у якім ідзе праз розныя часткі цела чалавека, праз часткі жаночага цела. Wymyśliłem strukturę tej powieści niezwykłą dla mnie, a opowiadanie czy narracja idzie przez poszczególne części ciała kobiety.
Так, і там ёсць раздзелы, мне здаецца, з гэтага пачынаецца кніга, раздзел прысвечаны валасам, раздзел прысвечаны рукам, раздзел прысвечаны вачам і таксама жаночым грудзям і скуры. Powieść zaczyna się od włosów, ale są rozdziały poświęcone oczom, rękom, piersiom, skórze. Tak, tak. Mnie zawsze prosto było wielmi straszne dumać pro to, jak istnieje ciało człowieka u autorytarnym gromadstwie, nieswobodnym gromadstwie. Zawsze mnie przerażało myślenie o tym, jak funkcjonuje ciało człowieka w autorytaryzmie, w społeczeństwie pozbawionym wolności. Bo na przykład w Białorusi, kiedy ja albo moje rodne, moje sojaki, kiedy my chodzili u dzierżawne polikliniki, na przykład, jak залячыць зубы або з нейкімі іншымі праблемамі. Гэта зусім не тое, гэта зусім іншы досвед, чым людзі на захадзе, напрыклад, вось яны карыстаюцца страхоўкамі і ходзяць да прыватных дактароў. Kiedy na Białorusi ja i moi przyjaciele, znajomi chodzili, kiedy chodziliśmy do przychodni państwowych, czy do chociażby po to, żeby leczyć zęby, mieliśmy zupełnie inne doświadczenia niż moi znajomi na Zachodzie, którzy korzystali ze służby zdrowia prywatnej. Tak samo chwareć u Białorusi, to zupełnie nie to, co chwareć na przykład u Austrii. Chorowanie na Białorusi wygląda inaczej niż chorowanie na przykład w Austrii. I seks w Ukrainie, jaką kieruje Łukaszenka, to zupełnie inny seks, czym w Ukrainie, jaką kieruje, skażem, Duda albo austryjski kancler. Seks w kraju, którym kieruje Łukaszenka, też jest inny od seksu w kraju, którym kieruje Duda czy kanclerz Austrii. І Вероніка, галоўная гераіня рамана «Сарока на шыбніцы», гэта маладая дзяўчына. І што азначае маладосць? Маладосць – это таксама, калі цела яшчэ толькі сфармавалася, калі чалавек, ён лічыць, што ягонае цела будзе вечна здаровым. Ён яшчэ не задумываецца пра тое, што ягонае цела руйнуецца, што неўзабаве прыйдзе старасць. Вероніка ёсць молодой дзяўчынай, której ciało dopiero się ukształtowało. W takim wieku człowiek myśli, że jego ciało będzie wiecznie takie, wiecznie zdrowe, nie myśli o starości, o tym, że ciało się zużywa. I jeszcze, co wielmi ważne, że to ciało, jano faktycznie służy tak samo dzierżawie. Wieronika w tym romanie pracuje u takiej głównej uprawie koncentracyjnych lagerów. To ciało też służy autorytarnemu państwu. Wieronika pracuje w zarządzie obozów koncentracyjnych. І ў нейкім сэнсе яе цела ёй не належыць, яно дзяржаўная маёмасць. І ў пэўным сэнсе яе цела не належыць толькі да ней, але то ёсць власнасць панства. І гэтая Вероніка, яна знаходзіцца ў стане канфлікту з уласным целам. Яна ўвесь час мусіць адгукацца на ягоныя выклікі, i przy tym nie zabywać, że ona na dzierżawnej służbie. I Wieronika cały czas przeżywa taki konflikt z własnym ciałem. Z jednej strony musi odpowiadać na jego potrzeby, ale z drugiej strony pamiętać, że pracuje na, że pracuje w służbie temu państwu. Tak, a w tym romanie jest taki moment, kiedy Wieronika jeszcze znajdujesz się w takim łukaszenkowskim komsomole, tak by mówić, ona musi czytać patriotyczne wiersze ze sceny i dźmie mocny wieter i włosy w
просто задзімає ёй у рот, як быццам бы гэтыя паласы, як быццам бы яе цела спрабуе перашкодзіць ёй чытаць гэты верш. W powieści jest taka scena, kiedy Weronika ze sceny czyta, musi deklamować wiersze na imprezie takiego komsomołu, współczesnego łukaszenkowskiego komsomołu i pojawia się wiatr. Weronika próbuje czytać ten wiersz, a wiatr wpycha jej włosy do ust, jakby dławi Weronikę. Так, ён яе як бы душыць, вось, яе ўласнае цела душыць яе. Она ще двамі тымі волосамі, як бы яе ўласнае цяло душы ён саму. Ну і яшчэ, што я хацеў сказаць пра Вераніку, напрыклад, цяпер мы з жонкай Юліі Тимофеевой, мы чытаем, мы чуем, як адбываюцца суды ў Беларусі, і як зусім маладыя дзяўчаты, суддзі, вось яны выносяць просто такія жорсткія прысуды ні ў чым не вінаватым людзям. І калі я бачу іх фотаздымкі гэтых суддзяў цяперашніх беларускіх, я заўсёды ўспамінаю Вераніку, бо менавіта такой я яе і ўяўляў. Яна кар'ерыстка, жорсткая кар'ерыстка, абсалютна чалавек, які вырашыў, што i on będzie zdzierżawać do końca. Weronikę literacką wspominam teraz, kiedy czytamy z żoną Julią Cimofiejewą informacje z Białorusi o kolejnych sądach, o kolejnych skazanych uczestnikach protestów i często tymi sędziami są takie dziewczyny podobne do tej, do bohaterki książki, do Weroniki i tak właśnie wyobrażałem Weronikę, karierystkę bardzo okrutną, która zdecydowała, że będzie służyć temu państwu do końca. Ale żachliwy prosto nieki demoniczny brejgelowski obraz, że to zwyczajne dowoli przygorze dziewczaty, ось, oni все wyglądają jak z kartinki, jak z czasopisa. Гэта вельмі дагледжаныя, сімпатычныя маладыя жанчыны, якія вось займаюцца такімі абсалютна нелюдскімі справамі. І гэты кантраст паміж іх знешнасцю і паміж іх учынкамі, вось ён таксама мяне цікавіў, і гэта адна з тэмаў раману «Сарока на шыбе». Ёсць тут такі дэмонічны wątek, czy widzę w tym demoniczny wątek, jak z twórczości Bruegla, że te młode kobiety są ładne, zadbane, jak z żurnala mody, a jednocześnie okrutne i dopuszczają się takich okrutnych aktów. I to też jest to, co mnie interesowało, kiedy pisałem tę powieść. Ja właśnie widzę też tę powieść, zobaczyłam w niej ciekawy koncept takiej powieści inicjacyjnej Arebur. I ja u tym romanie pobaczyła taki siużet, czy taki koncept inicjacyjnego romanu Arebur na dworze. I co jest ciekawe, to jest ta metafora obozu koncentracyjnego, który powraca. I nie tylko Weronika, ale także ci młodzi hura patrioci, którzy zakładają organizację pod świetną nazwą Mściciele, tak? Są absolutnie jakby dzisiejszymi typami na jakby politycznej opozycji i na froncie. Тут гэтая метафара канцлагеру, яна увесь час прысутная, таксама гэтыя маладыя людзі, якія шукаюць помсты і нават называюць сваю арганізацыю мсціўцы. І гэта вельмі актуальнае. I tak aktualny jest ten kontekst, który przywołujesz, pisząc o faszystach. W jednym z wywiadów mówiłeś o tym, że bycie faszystą może być zawodem, tak, na Białorusi. Jakbyś mógł
do tego języka propagandy, który ciągle był, myślę, w Białorusi obecny i dzisiaj znowu wraca, zechciał powiedzieć. I tak samo aktualna jest dzisiaj, zdaje się, zgadka pra faszystów. W jednym z interwiu ty сказал, że być faszystem, to może być w Białorusi profesją. No i jak glądzisz na ten kontekst w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Białorusi? No, pro faszyzmu w Białorusi ja napisał esse. Такое называется «Опошнее слово детинства. Фашизм як успамін». О фашизме на Беларуси написал эссей «Остатнє слово дзяцінства. Фашизм як успамінення». Так, і гэта эссе вышла, здаецца, на сайте «Культура Энтер». Эссей указаўся на стороне «Культура Энтер». Так, і я асабіста лічу, што той рэжым, які цяпер усталяваўся ў Беларусі, для яго цалкам можна называць фашыстоўскім рэжымам. Асабіста ўважам, што той рэжым, які пануе абецне на Беларусі, можна з цалкам адпаведзяльнасцю назваць рэжымам фашыстоўскім. Я думаю, што ўсё тут на відавоку і фігура фюрера, вакол якога нібыта мусіць згуртавацца грамадства. Всё тут є подобне, хоча ж бы фігура фюрера, вакол якого мусіць збіраць, скупляць спалучэнство. Гэта шалёная агрэсіўная прапаганда, гэта мілітарызацыя краіны. Szalona, prymitywna propaganda i militaryzacja kraju. I tak samo poszuk wroga postojanny. Ciągłe szukanie wrogów. Jak unutranych, tak i zniesznych wrogów, szpionów, dywersantów. Zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych szpiegów, dywersantów. Tak. Гэта не бывало просто жахливый уровень репрессий, это державный террор. Неспотыканный позем агрессии, панствового терроризма. Одинное, что вылучает этот лукашенковский режим с инших режимов такого кшталту, это то, что звычайно такие режимы мают некую великую идею, некую такую идею, якая ёсць таксама візіяй будучыні. Єдине, що виружня режим Лукашенки спосеред подобних режимів, то то, що на огул такі режими мають якусь ідею, візію прийшлості. І так само російський, теперішній путінський режим таку ідею має, гэта велика російська імперія, гэта яе аднаўленне і мацаванне. Współczesny reżim rosyjski, reżim Putina też ma taką ideę. To jest Wielka Rosja, odbudowa i wzmocnienie Wielkiej Rosji, imperium. Imperium, to tak. Ось, у Лукашенки і у ягонага режиму ніякай такой великой ідеї немає. І, по-моєму, одна ідея – це захование просто такої улади, одноособної, нічим не контролюваної влади. Лукашенко ані його режим не має жодної ідеї. Єдине, що його тримає, то хенч заховання влади за всяку ціну. І у мене ніколи не було ілюзій відносно цього режиму ні в 90-ті роки, ні пізніше. Для мене було абсолютно зрозуміло, куди іде Білорусь, починаючи з 94-го року. І тому, коли я писав з руку на шибениці, то, в принципі, я вже тоді судово розумів небезпеку цього білоруського фашизму. Nigdy nie miałem iluzji związanych z tym reżimem, ani w latach 90., ani później. I dlatego, kiedy pisałem srokę na szybienicy, dobrze
odczuwałem, w którą stronę zmierza ten reżim. I teraz, kiedy mnie кажут, что вот «Сорока на Шибенице» была, напевно, первым романом про Беларусь, где было открыто сказано, что будут концентрационные лагеры, что будет этот фашизм. Вот. Ну, короче, люди теперь шмат находят параллелей с теперешней белорусской рычаистностью, но я хочу нагадать, что роман был написан в 2008 году. Teraz często słyszę, że to była pierwsza powieść o współczesnej Białorusi, w której pojawiają się obozy koncentracyjne, że wiele elementów współczesnego życia, czy wiele, dużo, dużo z tego, co się stało, jest już, znalazło się w tej powieści, ale chcę przypomnieć, że ta powieść Sroka na Szubienicy była napisana w 2008 roku. I właśnie 12 lat i ja słuchał, że czuł, że mój roman to socjalne przebolszenie, to grotesk, to hiperbole socjalne, że na sam rzecz życie w Białorusi normalne i można żyć, i ja się przebolszę. Przez 12 lat słyszałem, że moja powieść jest jakąś hiperbolizacją tego, co się dzieje na Białorusi, że nic takiego nie ma miejsca. A teraz okazało się, że dużo osób wskazuje na to, na pewne elementy, które opisałem. Ja wiem, że... Можно еще, то я так, так, конечно. Откажу на твое питание до конца. В 2020 году это слово «фашист», оно забилось вельми популярным в Беларуси. Держава обвиновачивает нас, у Пимлику и меня, у приватности. Вот, что фашисты мы, а мы называем фашистами их. И у своим эссе я попробовал разобраться, чему так отбывалось, чому гэты паняток фашизму и слово фашист раптом так актуализовались? В 2020 году слово фашизм стало się на Беларуси bardzo популярным. Władza оскаржа нас, оппонентов, о то, что jesteśmy фашистами, мы называем так władzę. И в этом эссею о фашизме пробуje вытлумачить, dlaczego так się стало. Dlaczego to słowo, ten termin jest... się pojawił i stał się taki popularny. Tak, i właśnie jak raz ja думаю, że tu wielmi wielką rolę odegrała właśnie ta druga suświetna wojna u świadomości ulady, właśnie, tому, że jak wiadomo, wszystkich tych, kto zmagał się z supersowieckiej ulady, nazywali faszystami albo posłuchaczami faszystów. Myślę, że dużą rolę odegrało to, że w świadomości władzy, w świadomości tkwi bardzo mocno obraz II wojny światowej i wszystkich, którzy walczyli z Sowietami, nazywa się albo faszystami, albo sługosami faszystów. Так, так. І в Беларусі гэтае слово фашыст, яно азначае зусім не тое, што яно азначае на Захадзе. І я ў сваім эсэ кажу, што нават не ведаю, як яго перакладаць на іншыя мовы. Бо калі ты пішаш, скажам, у ангельскім, нямецкім тэксце слова фашыст, то для замежнага чытача гэта слово мае зусім іншыя канатацыі, чым для беларусаў. Słowo faszysta na Białorusi oznacza zupełnie co innego niż słowo faszysta na zachodzie Europy. I kiedy pisałem swój esej, to zastanawiałem się, jak to słowo należy tłumaczyć, bo w języku angielskim czy niemieckim słowo faszysta znaczy zupełnie co innego niż na Białorusi i wywołuje zupełnie inne skojarzenia. Ja należę do ostatniego sowieckiego pokolenia i... Просто для нас гэтыя все фільмы пра вайну, масавая культура, прысвечаная другой сусветнай вайне, і яны былі яшчэ вельмі важныя, і мы
Jakby słowem faszyst my korzystali się nawet u swoich dzieciaczych gulniach. Należy do ostatniego sowieckiego pokolenia, które wyrosło na tej kulturze masowej, na filmach o II wojnie światowej i nawet w dziecięcych zabawach używaliśmy słowa faszysta. I ostatnie, co tyczyca twojego pytania pro супраціў, пра які апісаны ў рамане, пра тых самых мсціўцаў, так я проста лічу, што калі ў Беларусі будуць працягвацца такія рэпрэсіі і калі градус гэтага гвалту будзе падтрымлівацца ў настолькі высокім, то гэта непазбежна стварэнне сапраўды вось такіх груп мсціўцаў. A nawiązując do Twojego pytania o tych mścicieli opisanych w powieści, to uważam, że jeżeli nadal przemoc będzie na Białorusi na tak wysokim poziomie, jeśli ta przemoc będzie jeszcze rosła, to nieuchronne jest pojawienie się takich mścicieli, pojawienie się reakcji na tę przemoc. To, o czym mówisz, to też wpisuje się w powojniu w retorykę tej kremlowskiej propagandy, jeśli chodzi o używanie czy nadużywanie terminu faszystów i gloryfikację Armii Czerwonej jako bohatera, prawda, II wojny światowej, naszego wyzwoliciela, naszego również. To jest to gaworysz, to tak samo upisuje u propagandu Kremla pra faszystał i tak samo u propagandu, jaka stwarzała stanowczy obraz Czerwonej Armii, jak wyzwolnika u tym liku i nas u Polski. Algierdzie, pozwól, że przeczytam fragment dla naszych czytelników. Chociażby wspominałeś teraz, mówiliśmy o Rosji, jest taki jeden soczysty fragment, który przeczytam, a gdybyś ty zechciał też w języku białoruskim jakiś fragment przeczytać, to pomyśl może, który... Wiedziesz, że... Wiedziesz, Дозволь, что прочитаю один фрагмент из романа, и так само пропоную, как, ну, коли захочешь, коли погодишься, как и ты, так само прочитал выбранный тобой фрагмент. Я вельми удячны за то, что ты прочитаешь фрагмент из романа, и с великим задовольнением послухаю его, але сам прочитать не могу, бо не маю навод этой книжки у себе, ни водного особника. Jestem Ci wdzięczny za przeczytanie fragmentu mojej powieści. Z przyjemnością posłucham, ale nie mogę się oddzięczyć tym samym, bo nie mam żadnego egzemplarza Sroki na szubienicy w domu. Ja zrozumiałem, że nawet na moim komputerze nie ma rękopisu. Nawet rękopisu w komputerze nie mam. Zaginął. To dawno było. Było to tak dawno temu. No, w takim razie przeczytamy fragment tłumaczenia najnowszego o Rosji. Ja przeczytaję fragment najnowszego przekładu, fragment, jaki dotyczy Rosji. Ale teraz z kolei ja tego nie dam nie, rady nie przetłumaczyć. Trzeba. To nie trzeba. Tak. Nie. Fragment o Rosji w kontekście tym, który też pojawia się w książce niezwykle ważnym, a mianowicie mowa też o uchodźcach, mowa o losie emigranta też. Fragment, jaki dotyczy Rosji, ale ważny u współczesnym kontekście uciekaczów, emigrantów. Rosja to dziewczyna z pustymi, zimnymi oczami, ubrana nazbyt wulgarnie, jak na te szerokości geograficzne. Wiecznie młoda, wiecznie pijana, była wszędzie i jest dla nas obca. Rumiane policzki, słoma na głowie, Rosja chce być rozpoznawalna wszędzie. Rosja chce, żeby wszędzie była Rosja i zachowuje się tak, jakby Rosja była wszędzie. Każdą pięć ziemi, na której staje jej długa noga, ogłasza swoją własnością. Rosja jest pewna, że przyszła na ten świat nie tak sobie, ale z ważną misją. Dlatego każdy musi się przed nią pokłonić, rzucić się jej pod nogi i całować jej czerwone pantofle na wysokim obcasie. Rosja nie kocha Żydów, Wietnamczyków ani Czeczenów. Rosja kocha mnie, a ja nie wiem, co z tą miłością mam zrobić. Tutaj mogę zobaczyć Rosję, kiedy zechcę, nawet w nocy. Wystarczy wykręcić specjalny numer, wrzucić kilka monet
I oto Rosja leży przede mną na ekranie, rozkłada nogi, oblizuje się, wysuwa język. Powstanie przede mną w całej swojej wielkości. Ja zobaczę, jaki jestem mały, ale i bez Rosji, co mam robić. Koniec cytatu. A ja jeszcze powiem ze swojego doświadczenia kogoś, gdzie ma dom rodzinny w dzisiejszej tak zwanej strefie stanu wyjątkowego i kiedy słyszymy w sieci komórkowej nagle pażausta, to zastanawiam się też, jak ty patrzysz na to, co się dzieje na białorusko-polskiej granicy i białorusko-ukraińskiej, gdzie stoją też wojska rosyjskie. Хочу цяпер сказаць пару слоў ад сябе, ад чалавека, які мае дом у зоне надзвычайнага становішча ў Польшчы, дзе ў тэлефоне адзываецца голас па-расейску. І хачу спытаць сябе, як ты глядзіш на тое, што адбываецца на беларуска-польскай ці украінска-польскай мяжы, але таксама ў кантэксце таго, што ля межа Украіны стаіць вялікая расейская армія. Так, ну, калі казаць пра уцекачоў, вось, то мне вельмі, вельмі шкада гэтых людзей. Я адчуваю да іх вялікую спагаду. Jeśli mówić o uchodźcach, to bardzo mi ich żal, bardzo mi jest żal tych ludzi, bardzo im współczuję. Так, але аб'ектыўна кажучы, яны на дадзены момант з'яўляюцца, яны дапамагаюць тырану, які кіруе на маёй радзіме, весці вайну з астатнім светам, з вольным светам. Але если спойжыць на то аб'ектыўне, to oni służą pomocą tyranowi, który kieruje moim krajem i który z ich pomocą próbuje walczyć z całym światem. I temu mnie czysto po człowieczy, mnie wielmi szkoda, że to odbywa się i mnie wielmi chciało się prosto, jak ludzie nie w Białorusi i nie w Polsce, ось, каб нас не апанавала тут вялікая ненавісць. Мы, як толькі мы пачнем ненавідзець, то гэта будзе азначаць, што Лукашэнка перамог у гэтай вайне. Па-людску бардзо ім спаўчуе і boję się, żeby nas zarówno na Białorusi, jak i w Polsce nie opanowała nienawiść, bo jeśli jak tylko zaczniemy nienawidzieć, to będzie oznaczało, że Łukaszenka wygrał tę wojnę. I jeszcze ja весь гэты час, калі працягваецца гэты мігранцкі крызіс на мяжы, я з надзеяй глядзеў на еўрапейскі звяз. Вось, мне так хацелася, каб ён усё-такі не дрогнуў так. Вось. Перед Лукашенком і адстойваў сваю пазіцыю і бараніў сябе. І як мы бачым, што Польша прыняла на сябе такі вялікі ўдар на ўсходніх межах Евразвязу і Евразвяз вытрымаў. Kiedy pojawił się kryzys emigracyjny, patrzyłem na Unię Europejską z taką nadzieją, żeby wytrzymała uderzenie Łukaszenki, żeby nie uległa Łukaszence. Widzimy, że Polska przyjęła na siebie to uderzenie i wytrzymała. I пры гэтым я натуральна мушу сказаць, што вялікая адказнасць за тое, што адбываецца цяпер дагэтуль на беларуска-польскай мяжы, ляжыць на самім еўразвязі. Пры чым мушу тут дадаць, што адказнасць за то, co się odbywa na granicy, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, spoczywa na Unii Europejskiej. І гэта таксама ў чымсьці віна Еўропы, а не толькі Еўразвязу.
to jest w pewnym sensie wina całej Europy, nie tylko Unii Europejskiej. Tak. Po pierwsze, właśnie te próby zachodnich polityków nie jak przymierzyć z Łukaszenką. Ось 27 год яны нічога не могуць з ім зрабіць і прыводзяць у дачыненні да яго вельмі мяккую такую згодніцкую палітыку. І тое, што цяпер адбываецца, гэта прамое наступства вось гэтай палітыкі дурных бессэнсоўных кампрамісаў. Па-перше, то пробы заходніх палітыкаў зорганізування співпраці з Лукашенком. То, що ще już 27 лат не відомо, як поступати. То, що ще діє обіцяє, є виніком збит м'якої політики в стосунку до Лукашенки і різного роду компромісів. Так, і 10 років Західній Європі було усе рівно, що відбувається. Jak u Iraku, tak i w Białorusi. Przez dziesięciolecia w zachodniej Europie było wszystko jedno, co się dzieje w Iraku czy na Białorusi. Ja każu mianowicie pro polityków zachodnich, tomu, że wśród tak zwanych prostych ludzi, zwyczajnych ludzi, takich jak my z wami, jakby takiej obojakowości nie było. Mówię oczywiście o politykach zachodnioeuropejskich, bo uważam, że wśród ludzi prostych, takich jak my, takiej obojętności nie było. I bezumowno ja liczę, że to, co się teraz dzieje na mierzy, to inspirowane i to pracuje na korzyść Путіна, на користь путінського режиму. Це вельми вигодно для теперішньої російської імперії. Вважаю, що то, що се діє на білорусько-польській границі, було інспіроване з Москви і є вигодне для Путіна і для імперіум російського. Pytam też nie bez kozery, bo w tej książce jest mowa o granicach i nawet jest taki moment, kiedy kołchoźnik pokazuje straży w zasadzie Weronikę na obozie pionierskim rzeką graniczną, której nie można przekroczyć i właśnie takim ten motyw zastraszania, ale też pojawiają się uchodźcy i też chciałam zapytać o twój los jako emigranta. У романі з'являються межі, і ось така історія, що колгасник показує ракупа, яка з'являється межою, якою пересікати немагчима. З гэтым сустракається Вероніка, яка тоді знаходиться у піонерському лагері. А і хочу спитати тебе у гэтым контексті. Ти сам емігрант, ти сам утікач. Хочу тебе спитати про твій досвід. Znaczy, ja też jestem świadoma, że to pytanie może być dla ciebie niewygodne i pewnie tak jak wspaniali ludzie, którzy się znajdują na emigracji, często właśnie w literaturze czy sztuce mówią o swojej tęsknocie, ale może zechcesz się podzielić swoim doświadczeniem, dlatego że pierwsza twoja emigracja była z wyboru, a dzisiaj już nie jest z wyboru. Разумею, што гэтае пытанне можа быць нявыгаднае, але часта бывае так, што творцы, пісьменнікі, якія апынуліся ў эміграцыі, часта гавораць, пішуць пра сваю тугу, пра сум. Я хачу толькі яшчэ дадаць, што цяперашняя твая эміграцыя іншая ад тае, калі ты быў у Гамбургу, бо тады ты выбраў эміграцыю. A teraz emigracja wybrała ciebie, bo jakby nie ma wyboru przy takich rządach, jakie są u Łukaszenki, tak? A teraz emigracja? Myślę, że to też dzieli białoruską inteligencję osób, które też musiały zostać, inaczej się mówi z zewnątrz, ale mimo wszystko chcę zapytać o tęsknotę za domem, jak się wam żyje poza domem, czego wam trzeba, jak pomagać. А тепер можна сказати, що еміграція вибрала тебе. І я ще хочу спитати, чи така ситуація не розділяє
білорусів, тих, які залишилися, білоруську інтелігенцію, яка залишилася дома, і тих, які опинулися в еміграції. І так по-чоловічі просто хочу спитатися, як живеться, як живеться. Хочу спитатися про сум за домом і як живеться у еміграції. Так, дякую за гэтае пытанне. Яно можа быць і складанае, і нязручнае, але я літаратар, і я лічу, што я мушу якраз такі адказваць заўсёды на самае балючае і нязручнае пытанне. Дзякую за то пытанне, оно є скомплікаванае і też i niełatwe, ale wiem, no ale jestem pisarzem i muszę odpowiadać też na takie pytania niewygodne, skomplikowane. Ja думаю, że mnie znacznie lepiej i prościej na dany moment, niż tysiącom moich współczynników. Uważam, że mam znacznie łatwiej w obecnym czasie niż tysiące moich rodaków. Что існуюць розныя рэзідэнцыі пісьменніцкія, існуюць стыпендыяльныя праграмы, існуе падтрымка пісьменнікаў з Беларусі. І у мяне выходзяць кнігі ў розных краінах, тэксты ў розных краінах, ёсць кантакты, ёсць чытачы за мяжой. І мне значна прасцей, я думаю, жыць у такой сітуацыі выгнання. Mamy różne rezydencje pisarskie, mamy różne stypendia, nagrody, mam kontakty. Moje książki ukazują się za granicą. Za granicą mam też czytelników. Uważam, że jestem w lepszej, z tego powodu jestem w lepszej sytuacji niż tysiące moich rodaków. Tak, jak ty słusznie zaznaczyłeś, to już nie pierwszy mój taki doświadczenie. Життя за мяжою, тому ми сапраўды з Юлією Тимофеєвою з'їхали з Білорусі вимушено, ми не планували нікуди з'їжджати ще в 19-му році, але у мене такий досвід уже був, і тому у мене вже не було такого шоку, наприклад, такого жаху перед зовсім невідомим життям. Я вже ведаю, що таке Західна Європа, як вона живе, як організоване тут життя. Jak słusznie zauważyłaś, to nie jest moja pierwsza emigracja, chociaż z moją żoną Julią Cimofiejewą nie planowaliśmy wyjazdu. W 2019 roku nawet nie braliśmy tego pod uwagę, że opuścimy Białoruś. Niemniej dla mnie sam wyjazd już nie był szokiem. Już miałem doświadczenie, już znałem zachodnią Europę, wiedziałem, co wybieram. I ja zawsze wiedzę, że znajdą ludzie, jakie nam dopomogą. Ja володую niemieckiej mową, choć i nie idealna, ale володую dostatkowej stopieni, aby żyć tutaj. Zawsze wiedziałem, że znajdą się ludzie, którzy nam pomogą. Znam też język niemiecki, może nie idealnie, ale wystarczająco, żeby tutaj żyć. Tak, i teraz, kiedy ja думаю про вельми шмат белорусов, якія вымушаны былі пакінуць сваю краіну і апынуліся ў першыню за мяжой, не маючы нічога, без магчымасці ўзяць з сабой самыя неабходныя рэчы, без мову, без досвіду, без перспектываў, без асаблівых правоў. Вось, калі я думаю пра іх, то я думаю, што вось гэта сапраўды вельмі травматычны і трагічны досвід выгнання. Kiedy myślę o całej masie Białorusinów, którzy musieli opuścić kraj, którzy wyjeżdżali często w pośpiechu, nawet nie mieli czasu i możliwości zabrania ze sobą niezbędnych rzeczy, wyjeżdżali często po raz pierwszy, to tak, oni rzeczywiście przeżywają ogromną traumę. Tak, i jeszcze, co by ja chciał, тут
сказать, что я лічу, что письменнику все-таки он сапраўды ён жыве ў сваёй мове, ён жыве ў тэкстах, вось ягоная сапраўдная радзіма. І таму я думаю, што ну, для мяне гэта не настолькі вялікая траўма. Я ўсё роўна жывучы ў Аўстрыі, самой застаецца мая беларуская мова, мая беларуская творчасць. Пісаш жыве ў языку, жыве ў сваёй творчасці, ў сваіх utworach, a więc to, że obecnie jestem w Austrii, nie jest dla mnie taką traumą, bo żyję w swoim języku białoruskim, żyję w swojej twórczości i dzięki temu jest mi łatwiej. Tak, ale bezumowna ta tuga, pro jaką ty kazasz, to jest sum paradigmy, i on naturalna мяне ёсць, не глядзячы на тое, што я чалавек і аўтар такі касмапалітычны, хутчэй Беларусь гэта такая краіна, якую вельмі цяжка забыць або выкінуць сябе. Мы беларусы, мы вельмі вельмі врастаем у сваю зямлю, вельмі моцна і хутка. Вот. І так. У гэтага ёсць свае перавагі, але ў гэтага ёсць і свае недахопы. Rzeczywiście czuję smutek, czuję tęsknotę za ojczyzną, chociaż jako pisarz, jako autor jestem raczej kosmopolityczny, jednak Białoruś dla mnie jest to kraj, o którym ciężko zapomnieć. Białorusini tak mają, że bardzo mocno wrastają w swoją ziemię, czują bardzo mocny związek z tą ziemią, ze swoim krajem. I mnie zdaje się, że Białorusi zanadto skoncentrowani, zawsze byli zanadto skoncentrowani na samych sobie, kiedy my бачым беларусаў за мяжой, яны гавораць выключна пра сябе, яны выключна пра свае праблемы. Вельмі мала беларусаў цікавяцца сапраўды праблемамі тых краін, дзе яны апынуліся, але з другога боку я згодны, што беларусы маюць на гэта права ў дадзенай сітуацыі. Uważam, że Białorusini są zbyt mocno skoncentrowani na samych sobie. I nawet za granicą, jak się spotykają Białorusini, to rozmawiają o Białorusi. Natomiast nie pojawiają się tematy kraju, którym dotyczące kraju, w którym mieszkają, nie mówią o sytuacji tam, gdzie się znaleźli. Cały czas powraca wątek Białorusi. Czyli... I ostatnie, wybaczaj, ale ostatnie, po prostu ja zawsze думаю про такую ідэальную карціну сваёй Европы. Вось, мы все европейцы, і палякі, і беларусы, і австрійцы. Мы найперш, вось, мне здаецца, гэта европейская ідэнтычнасць нам мусіць нас падтрымліваць, тому што мы все добрыя суседзі насамрэч. І калі мы будзем сыходзіць з гэтай палітыкі такога агульнага еўрапейскага дому, то тады значна прасцей людзям будзе жыць, існаваць у выгнанні. Rysuję dla siebie taki obraz idealnej Białorusi, w której wszyscy jesteśmy Europejczykami, i Austriacy, i Polacy, i Białorusini. I jeśli to uświadomimy sobie, jeśli będziemy wspierać się nawzajem, jeśli będziemy budować wspólny europejski dom, to wszystkim nam będzie znacznie łatwiej żyć. Bardzo dziękuję Ci za taką klarowną wizję i przesłanie, bo myślę, że warto po prostu takie rzeczy wypowiadać, eksplicite. Dziękuję Tobie za taką jasną wizję, za taki jasny manifest, bo to bardzo ważne, pro takie tak samo mówić. Jest zderzenie mitów w tej powieści. У твоім романе з'яўляецца некалькі міфаў. Кончыся як бы тэн романтычны міт дарогі, падружы.
заканчивается романтичный миф подорожья дороги. И который się zderza znowu z takim mitem współczesnego wygnańca. И он конфронтует с сучасним мифом такого утекача. Ciekawe, na ile zdanie narratora jest dla ciebie też aktualne, a jest to zdanie nieważne, kim jesteśmy, ale skąd pochodzimy. Czy думка, jaką każe opowiadalnik, aktualna dla ciebie i сегодня, a to taka, że nieważna ja. Kim jesteśmy? Nieważne, kim nieważne, jesteśmy, kim ale my, nieważne kim my, a ważne jest kto, kto odkąd my no, bierzemy swoje korzenie. No, kiedy ja думаю nad odkazem, na twoje składane i wielmi przychodzące pytanie, то я вспоминаю, что в те годы, когда я написал сороку на Шибенице, я вельми часто ездил, ну не вельми часто, а несколько разов на год ездил техником с Берлину в Минск. Дякую тебе за вельми пригожее, але и складанное питание. В той час, когда я писал раз роман на язык польский. Раз на польский. Dziękuję za to piękne i jednocześnie skomplikowane pytanie. W tym czasie, kiedy pisałem powieść, bardzo często jeździłem pociągiem z Berlina do Mińska. I mnie dagetul właśnie stoi przed oczyma савецкі яшчэ вагон міжнароднага цягніка, які спыніўся на памежнай станцыі на нейкі час, і па ім ходзяць памежнікі, сабакі, за вакном цёмна, і толькі перон асветлены ліхтарамі. До той поры перад маімі вачыма стаіць такі obraz, sowiecki wagon międzynarodowego pociągu, który się zatrzymał na granicy. W tym wagonie chodzą pogranicznicy z psami, jest ciemno dookoła i tylko peron jest oświetlony. Tak, i właśnie mnie zdaje się, że to menawita ten moment, kiedy człowiek znajduje się w podróży, kiedy on rozumie, kiedy on odczuwają na połnicu, że on znajduje u podróży. To moment pomiernego kontrolu. I to jest moment, kiedy człowiek najbardziej czuje to, że znajduje się w podróży, że znajduje się w drodze. To jest moment kontroli granicznej. Właśnie dla mnie гукі падарожжа, гэта брэх сабакаў пагранічных. Для мяне пахі падарожжа, гэта пахі цягніка. Для мяне вось самы выразны час падарожжа, гэта час чакання, памежнага чакання. I do dzisiaj dla mnie dźwiękami takiej podróży, czy dźwiękiem takiej podróży jest szczekanie psów. Zapachem podróży jest zapach pociągu, zapach wagonu i taka esencja tej podróży. Esencją tej podróży jest oczekiwanie na granicy. Только на мяжы ты разумееш, вось сапраўды, адкуль ты і куды ты ідзеш. І тое, што гэтая мяжа паміж двума светамі ў Еўропе застаецца і цяпер яшчэ ў 2021 годзе, што яна нікуды не падзелася, вось гэта najlepsza ilustracja do niejakiego nacjonalnego podróżu Europy. Na granicy dokładnie czujesz
skąd wychodzisz i dokąd zmierzasz. I to, że ta granica między dwoma różnymi światami istnieje do dzisiaj, to jest też świadectwem tej podróży, która ciągle jest. To bo kiedy odbywają się pomiężny kontrol, nie gledząc na to, że u ciebie przegrają twoje dokumenty i wizy, w ten moment ty zjawiasz się nikim. Ty wypadajesz z usich jakby nacjonalnych, mownych, innych kontekstów. Ty opinajesz się u naprawdę historii Europy. Kiedy odbywa się kontrola graniczna, kiedy sprawdzają twój paszport, twoje wizy, to raptem jesteś nic nie wart, jesteś nikim, jakbyś nie przynależał do żadnego języka, do żadnej kultury, a jesteś wrzucony w taki no, worek ogólnoeuropejski. Я ще обов'язково мушу сказати, що напевно у аеропорті, коли ти проходиш такий контроль, такого відчування нема. Ось гэты авіаподорожі не дають тобі гэтага відчування великого європейського подорожжя, тільки чыгуначні вандровки. Chcę koniecznie dodać, że na lotnisku nie czujesz takiego dramatyzmu tej sytuacji, ale taki lot też nie daje ci poczucia takiego prawdziwego podróżowania, tylko podróż pociągiem z tym postojem na granicy. I kiedy mnie skazali, teraz poprosili mnie, właśnie pokaży nam miejsce, якое вельмі важнае для сроці на шыбеніцы. То я бы, напэўна, сказаў, паедзем на беларуска-польскую мяжу, на адзін з чыгуначных пераездаў памежных. І вось там уся вось гэта эсэнцыя рамана будзе адчута і знойдзена. Gdyby ktoś mnie spytał, jakie najważniejsze miejsce związane z powieścią Sroka na Szubienicy mogę wskazać, to pewnie byłaby to granica, byłby to jeden z dworców na białorusko-polskiej granicy. I tam jest, w tym miejscu jest zawarta esencja tej powieści. To też takie kafkowskie trochę u ciebie. Absolutnie, tak. Вот, до речі, про ти згадала Кафку, і я мушу признатися, що на той час, коли я писав Сроку, у мене були три такі наставники в літературі. Ось. Przemiana Кафки там є, там przemiana оповідання. Джойс, Кафка і Набоков, це були, а з часом до їх додався ще Вітальд Гамбровіч. Гета, коли писавам цю повість, мяв трьох навчителів. Kawkę, Joyce'a i Nabokowa. I Nabokowa. A obecnie pojawił się czwarty nauczyciel, Gombrowicz. No, ja bym mogła z tobą rozmawiać nieskończoność, ale też nie chcę przedłużać. Może na koniec jeszcze zapytam cię o ten wątek związany z tytułem. To znaczy dla mnie on też jest dość aktualny, wybrzmiewa chociażby w związku z tym, że również odwoływał się do tego obrazu Brydlowskiego też Kaczmarski w swoim tekście w 1978 roku, a dzisiaj brzmi to zupełnie mocno, kiedy też białoruski poeta pojawiający się zresztą na kartach tej strony Hadanowicz śpiewa Kaczmarskiego. Mogliśmy jeszcze długo gawarić, ale trzeba nabliżać się do końca. Ja tylko chcę spytać ciebie pro sam zagalowak, pro ten motyw Bruegela, jaki u kultury tak samo zjawiają się u interpretacji Kaczmarskiego, a dzisiejszy dzień dodał do tego jeszcze один узровень, поскольку Качмарского співає інший поета, білоруський поет Андрей Хаданович. Але відвołujesz się też do przysłów niderlandzkich i tam pojawia się taki bohater, który do tego przysłowia właśnie
związanego z tym malarstwem odwołuje się jako ktoś, kto nie boi się śmierci. Переклікаєшся się так само з присловами, з показками нідерландськими, і там з'являється такий герой, який не боїться смерті. No i to jest bardzo mocne, dlatego że obok tej biologii, erotyzmu, też w sensualności tej powieści bardzo mocno jest jednak obecna śmierć. І гэта вельмі важна, паколькі ў гэтым рамане апрача ўсяе цялеснасці змысловасці чуласці, сэнсуальнасці, вельмі важна таксама, вельмі важнае месца адыгрывае таксама смерць. No i pytanie, czy ten bohater ma rację, że jednak nie boi się śmierci, nie obawia się i tej szubienicy, czy jednak będzie przegranym? I ci toj heroj ma rację, kiedy nie boi się śmierci, nie boi się szubienicy, czy on wciąż taki przegraje? Я думаю, що тут тяжко говорити в категоріях перемоги або порази. Мені здається, що герой цієї книги, він вельми моцно вірить у такі речі, як мистецтво, як культура. Ось. І менавіта гэта допомагає йому не боятися смерті. Бо ось і я, як автор, коли я задумываемся про смерть, мы все завсёды задумываемся про смерть. Мы думаем, что застанется и что изникнет. Трудно, и... трудно то мовить в контексте выигранной чи програної, звичайства чи поражки. Бохатер вежи в штуке, вежи в культуре и myślę, że wszyscy bardzo często też myślimy o śmierci. Ja też myślę o śmierci. Ja думаю, że prosto, że zniknie wszystko, zniknie my, zniknie Łukaszenka. My nie możemy na ogół skazać teraz, że zniknie kończatkowo, a że zostanie, ale ось гэта вера в тое, што тэксты, што кнігі, што мастацкія творы, што Брейгель, напрыклад, што вось гэта будзе і несмяротным, гэта тое, што застанецца, вось гэта вера, яна і трымае нас у жыцці. Wszystko przemija, przeminiemy my, przeminie Łukaszenka, chociaż trudno powiedzieć, co zostanie, co przetrwa. Chciałoby się wierzyć, że jednak sztuka przetrwa, że teksty przetrwają, książki, że Bruegel przetrwa. I ta wiara trzyma nas przy życiu. I jeszcze ja tylko co wspomniał, u Witolda Gombrowicza jest wydatne słowa, nad jakimi ja już niekilka lat думаю, i nawet zrobił ich epigrafem do swojej książki. U Witolda Gombrowicza znalazłem genialne słowa, nad którymi już od dłuższego czasu myślę i nawet użyłem ich jako motta do mojej książki. Te słowa brzmią tak. Świat istnieje tylko temu, że zanadto poźno odstupać. I te słowa brzmią tak. Świat istnieje tylko dlatego, że jest już zbyt późno, żeby się wycofać. Tak, tak. Tak ja na jej uczyć. I ja znachodzę w jej wielmi głęboki sens, tomu, że podczas naszego życia my już zrobili stolki, że my prosto... Коли ми відмовимося від того, во що ми віримо, у слово, в літературу, у мову, наприклад, то все просто розсипеться. І насамрэч я переконаний, що гэтый жорсткий темний світ, ён стоїть на нас, ён існує дякуючи культуре.
Jakby to patosno nie gучало, ale to tak. Widzę w tym głęboki sens, bo my już zrobiliśmy zbyt dużo i wierzę w to, że ten okrutny, ciemny świat opiera się też na tym, co zrobiliśmy, na naszych tekstach, na książkach, na kulturze. Jakby to patetycznie nie brzmiało. Jakby patetycznie nie brzmiało, to ja sparafrazuję Gombrowicza i ciebie i proszę cię, żebyś się nie zatrzymywał w tym pisaniu i w swojej twórczości. A Jakby heta pafas na nie huczala, to ja tak samo peryfrazu z Gombrowicza tu zrobię i chciała bym, żeby ty nie spyniał się u swojej twórczości. I też zachęcam Państwa do tego, żebyście czytali Srokę na szubienicy, ale korzystając z okazji, dziękuję Algierdzie, że przywołałeś też kulturę Enter. Czy ja pokazywałam Państwu książkę wydaną u nas w Lublinie, w Warsztatach Kultury w Lublinie. Przepraszam, że nie pokazuję jeszcze wydanej na Nowszej w Pograniczu, bo jeszcze jej nie ma. Nie mam jej fizycznie. Dziękuję za sustreczu, dziękuję za to, że ty przygadał tak samo taki site jak Kultura Enter. Dziękuję za to, że my tu przygadali książkę, jaką wydali u Lublinie Warsztaty Kultury. Tak. I nie mogę ja je na żal tu pokazać, jak i nie mogę pokazać tej książki, jaka jest wydana u pograniczy. Miałam tą przyjemność, że byłam czytelnikiem, jeszcze czytałam w PDF książkę, ale mam tutaj przy okazji, przypomnę tylko Państwu, że będzie w wersji Meridian, tak? Czyli w tej serii ukaże się już niedługo książka Sroka na szubienicy, w pięknej serii redagowanej przez Krzysztofa Czyżewskiego i z Małgosią Czyżewską wspólnie tutaj. Wspaniała seria zasłużona. To są akurat dwie książki ostatnie, Bałkany i Gruzja, które czytam i już czekam na książkę w twojej pięknej, twardej oprawie. Jestem ciekawa okładki. Książkę Saroka na szybienic ja czytała tylko u formacie PDF, ale właśnie ona tak będzie wyglądać, pokolki ona wychodzi u knižnej serii Meridian, jaką redaguje Krzysztof Czyżewski i u współpracownictwie z Małgorzatą Czyżewską i u takiej przygożej formie, jak te dwie ostatnie książki serii pro Gruzję i pro Balkany, zjawica tak samo Saroka na szybienicy Algierda Bacharewicza. Na sam koniec, wierząc też, że słuchają nas osoby zainteresowane literaturą, może też tłumacze, to chciałam Państwa też zachęcić, bo mi nie starcza tych książek, Algierdzie, które mamy. Chciałabym czytać więcej Ciebie po polsku. Na zakończenie z nadzieją, że słuchając nas ludzi zaciekawionej literatury, ale tak samo i perakladczyki, to chcę zwrócić się z takim zaklikam, bo wielmi już mnie nie chapaje książek Algierda Bacharewicza na polskiej mowie. No, zachęcam teraz wszystkich chętnych. Bardzo bym chciała, żebyśmy wydali twoją książkę Psy Europy lub też jedną z ostatnich książek, Ostatnia Księga Pana A. Jak się znajdą Śmiałkowie, to zapraszamy do współpracy. Zachęcam wszystkich, kap pociekawili się tej sprawą. Wielmi mnie chciała się, kap my zmogli wydać po polsku Sabaki Europy i tak samo na samą nową książkę. Ostatnia księga pana A. A pośnił knihu pana A. Czy spadara? No to ja tak samo chcę podziękować za cudowną rozmowę, za wielmi rozumne, wielmi ciekawe pytania. Ze swojej strony chcę podziękować za ciekawą rozmowę, za bardzo mądre, przemyślane pytania. I дякую тобі, Оля, і дякую великі нашому сьогоднішньому перекладчику Миколу Лавренюку, так? Так, дякую тобі, Олю. Ну, собі вже може не буду. Тобі треба подякувати. Дякуємо пану тумачові. Дякую за вашу працю. Ні, все добре.
Na sam koniec jeszcze chciałabym pożyczyć Ci wszystkiego dobrego od nas wszystkich i od wydawców polskich, od czytelników. На сам конец хочу тебе скласти самые лепшие пожелания от всех нас, от выдавцов, от читачов. I też, żeby ten koniec roku był dla Ciebie jak najlepszy, bo już urodziny się chyba Twoje zbliżają, więc pięknych urodzin też życzymy Tobie. Wszystkiego dobrego, Edwardzie. Dziękuję, dziękuję i żywie Białoruś. Wesołych kolędów Wam. Wesołych kolędów i z Nowym Godem. I самые лепшие так само пожелания з нагоди надыходзячага дня народзінаў і теж весёлых свят. Dziękuję, wzajemnie zbliżają się też święta. Wszystkiego dobrego i dla Ciebie, i dla innych Białorusinów, i tutaj u nas, i u Was, gdziekolwiek jesteście. Усяго доброго для всіх білорусів і тут, у нас, і у вас, і всюди, де знаходитеся. Живе Білорусь! Живе! Всього найкращого!